witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na vloga z mojego dnia. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystko, co się dzieje u mnie w ostatnim czasie. Jak widzicie, jeszcze mam krótkie włosy, ale to się zmieni, ponieważ dzisiaj przyszłam do Hollywood Hair, żeby zobaczyć mój stan włosów i też, żeby te włosy sobie podciągnąć, ponieważ już mam troszeczkę odrost. No i dzisiaj będzie mała zmiana, ponieważ przedłużę sobie włosy na troszeczkę dłuższe i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale jestem pewna, że będzie pięknie. A jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Ja już jestem w Hollywood Hair. Jak widzicie, zaraz będę ogarniać swoje włosy. No i standardowo ściągamy te. Pokażę Wam, jak wyglądają teraz moje naturalne włosy, no bo te, jak widzicie, że mam jeszcze zagęszczone, moje włosy pewnie będą gdzieś podąd. No ale zobaczymy. Rok temu, jak przyszłam do Hollywood Hair, to miałam podąd włosy. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego pierwszego filmu, w którym założyłam sobie przedłużane włosy, to odsyłam Was oczywiście do niego. Dobra, kochani, zobaczcie, już mam ściągnięte włosy, to są już moje włoski. Na razie są związane w koka, ale to dlatego, że teraz trzeba je umyć i zaraz je będę suszyć i pokażę Wam, jakie długości są moje naturalne włosy. Teraz mam nałożoną maskę na włosach, trzeba mam 15 minut, żeby te włoski troszeczkę zregenerować, no i zaraz będziemy myć dalej i suszyć. A w przerwie jeszcze nie mam śniadania, jest już po 12, więc mam omleta. Tak prezentuje się moje naturalne włosy, zobaczcie, jakie są krótkie. Nie no, już się przyzwyczaiłam do tych długich włosów. Na razie nie mam zamiaru nic zmieniać. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem troszeczkę mi podrosły. Kochani, skończyłam i też po drodze się wymalowałam, miałam dużo czasu, żeby poprzeglądać wszystko, co się dzieje na Instagramie, na TikToku i tak dalej, to jest ten moment, kiedy tutaj przychodzę, spędzam tu około 5 godzin, więc wtedy wszystko sobie odświeżam, czytam wiadomości od Was, no i też miałam pracę, żeby się wymalować, ponieważ teraz szykuję niespodziankę dla Karola. No a włosy gotowe, jak zawsze. Przyjechałam teraz szybko do galerii, żeby kupić Karolowi prezent z okazji 3 milionów na Instagramie. Karol wbija dzisiaj 3 miliony na Instagramie i zaprosił też nas całą ekipą na kolację, z czego bardzo się cieszę, ponieważ już te 3 miliony tak bardzo, bardzo się zbliżały i wreszcie je wbił. Także ja stwierdziłam, że z tej okazji kupię mu rzecz, którą bardzo chciał, ale tak cały czas czekał, bo tak stwierdził, czy kupić sobie, czy nie kupić. No i stwierdziłam, że właśnie to ja mu sprezentuję Apple Watcha. Karol jest gigantycznym gadżeciarzem, on uwielbia wszystkie nowinki technologiczne, no a nie ma jeszcze Apple Watcha, więc stwierdziłam, że mu na pewno się przyda. Bo są dwa rozmiary. To jest chyba 44, a to jest 40. Ten 40 jest mniejszy. Ten był na całą rękę. Ten jest taki zgrabniejszy. A który działasz tam? 40. A co uważasz, że przy 44? Jest obydwa skoka. Fajnie? Ładnie, ładnie, no. No i właśnie chciałam, żeby był, czarny, żeby mu do wszystkiego pasował. No jest jedyny taki chyba dostępny tutaj w Polsce, tak mi się wydaje, bo Ala dzwoniła i mówiła, że nigdy nie ma. Teraz jest czwórki, nigdy nie ma i teraz jest ostatnia ta 40. Dobra, mam prezent kupiony, teraz tylko czekam, aż już Karol wbije te 3 miliony. Cały czas odświeżam Social Blade'a i patrzę. Zobaczmy teraz, ile ma dokładnie. Dobra, nie działa mi internet, muszę sprawdzić zaraz. O, to jest fajne w ogóle. Kiedyś mi Nadusia to dała, jak pamiętam, że jakoś dzwoniłam i się na coś zdenerwowałam, a Nadusia, Werka, spokojnie, masz, poklikaj sobie. Serio, to jest takie. Grzyba. Normalnie, statuetkę, nie, bo będę musiała tam pokój mieć. To dla Krzysia bardziej. Ej, na odstresowanie. Czaisz, zajebiste. O, to Patrycja jako model. Ej, to chyba to zrobię tak, że biorę to i to. O, to Olek powinien mu kupić. Patrz. Pizza, żelkowa. Ej, biorę w sumie. Ja to lubię takie pierdółki. Mam wszystko, mam pudełeczko, mam cały prezent, zaraz idę go opakować. Tak, żeby Karol się nie domyślił. No i zobaczymy. Odliczam, żeby wbijał 3 miliony i jak wbije 3 miliony, to wtedy mu wręczam prezent. Mam nadzieję, że się ucieszy. Co to? Mam dla Ciebie prezent.
Z okazji 3 milionów. Jestem z Ciebie bardzo dumna i Ci gratuluję mocno. Nie spodziewałem się. No dobrze. Tak pędziłeś już na tę kolację, że już nawet nie miałam Ci jak dać. Mini pizza, candy pizza. Żeby Ci już Olek przywiózł. Tutaj co to? Stress ball. Że jak się będziesz stresował, to sobie będziesz tak ściskał. No. O kurde, o kurczę pieczone. Ale fajnie. Ty jesteś największym gadżetarzem, jaki był znany. O kurde. Więc proszę bardzo. Ale jajca. Mi się bardzo podoba. Zobaczymy, czy tobie się spodoba. Jaram się na maksa, bo to jest bardzo dobry gadżet i bardzo fajnie. Okej, czekaj, cóż to jest? A to jest pasek, tak? To jest pasek. I tu już jest jego wygląd? No zobaczysz, zobaczysz. Odpakuj. Ej, niesamowicie się odpakowuje te rzeczy z Apple'owskie. One są takie satysfakcjonujące do otwarcia, że to jest naprawdę. Właśnie ten pasek jest najlepszy. Mi się też ten najbardziej podoba. I on jest chyba najdroższy też. No ogólnie masz najbardziej dojebaną opcję, jaką można było w ogóle wybrać w Apple'u. No bo jako, że ty jesteś, wiesz, gadżeciarzem, no to musiałeś mieć. No właśnie, jak kiedyś chciałem sobie kupić, zobaczyłem cenę, to stwierdziłem, dobra, w sumie chyba nie potrzebuję takiego drogiego gadżetu, aż nie. No ale, że jest, masz 3 miliony, to musisz, wiesz, być na bieżąco. Oż kurczę pieczone. Mieliśmy oglądać serial, ciekawe, czy będziemy oglądać serial. No właśnie. Dobra. Już teraz ściśnij. No właśnie. Ty masz małą łapkę. Chyba Ci się podoba. Mega mi się podoba. Zarobiście. Dziękuję bardzo, mega fajnie. Jaram się strasznie, dzięki. Będę się teraz płacił tego. Pamiętasz, jak licytowałam tego Apple Watcha? Ja wpisałam jakieś randomowe hasło i zapomniałam sobie, jakie jest hasło i cały czas leżało mi w szufladzie, bo nie pamiętam hasła i teraz już znaleźliśmy fakturę za to, no i już mi wysłali to do serwisu i już będą mi restować. Odzyskają Ci? Więc mam mieć w przyszłym tygodniu, więc będziemy sobie śmigać tego. To jest to, o co się rozchodzi. Powiedziałam moim gościom, że nie muszą kupować żadnych większych prezentów i żeby zamiast kwiatów lub takich właśnie większych prezentów kupili po prostu karne dla zwierzaków ze schroniska. Kochani, dzisiaj jest ten dzień, kiedy założę karmę, którą dostałam na urodziny, żeby wspierać schronisko, właśnie do schroniska. Bardzo się cieszę, bo jak widzieliście, jest mnóstwo tej karmy. I mam nadzieję, że wszyscy się właśnie tam na miejscu ucieszą. I jeszcze co fajne, to właśnie ostatnio, jak tutaj byłam przy okazji odcinka, gdzie właśnie wy widzowie decydowaliście o moim dniu, to pani powiedziała, że też potrzeba kociej karmy, więc kocia karma też jest, więc fajnie wszystko dzisiaj odwieziemy. A jak widzicie, ja mam teraz nowy samochód. To nie jest mój samochód. To jest samochód, który wypożyczyłam na 2 miesiące ogólnie, zanim przyjdzie mi mój samochód. No i na razie będę się wozić właśnie takim Nissankiem, ale powiem wam szczerze, że jestem w szoku, ponieważ bardzo fajnie mi się nim jeździ. Karm jest naprawdę dużo i są różne, bo w zależności od gości wybierali sobie różne karmy. O, super, dobra, dzięki. Nie, powodarnie. Kogo mamy? Od pani, czyli może być imię, jak sobie pani życzy. Weronika. Pani Weronika. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pani się ucieszyła, powiedziała, że super, że go przywieźliśmy, więc fajnie. A jeżeli wy tylko macie możliwość, to również wspierajcie schroniska w waszym mieście.